Także proszę Państwa, zerwany chłost dzisiaj do kinoteki, tam LGBT, tam zerwany chłost dzisiaj. Zapraszam. To jest motto tego filmu i kanwa, która zainspirowała scenariusz. Dla widzów, nie uchylając zbyt wiele tej kurtyny tajemnicy, powiemy, że film jest dedykowany Janowi Pawłowi II za dziedzictwo Światowych Dni Młodzieży. W jaki sposób się to dokona, zobaczą Państwo, którzy dotrwają do końca tego seansu. Ale rzeczywiście Jan Paweł II jest inspiratorem całej tej sytuacji, bowiem to on w roku 87 wyniósł Karolinę do godności błogosławionej. No i ufamy, że także ten film, ale i jej wielkie świadectwo przerodzą się w fakt, że wkrótce będzie to film o świętej, już nie błogosławionej, Karolinie Puskównie. Mam nadzieję, że też film przyczyni się do tego. Panie Witoldzie, Pan wspomniał o ten 1%, tak? Fundacja Nasza Przyszłość znajduje się wśród organizacji uprawnionych do pozyskania 1%. Już po raz kolejny będzie można ten datek, jakby, czy to wskazanie uczynić, bo pieniądze państwo pozwala no właśnie na konkretne cele, fundacje, na ich działanie statutowe. I tutaj w tym działaniu jest również, myślimy o tym, by te pieniądze wspomagały w różny sposób studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. No oczywiście to jest też dofinansowanie do teatru studenckiego, do realizacji różnych, które podejmują studenci i no, rozumiemy też tego filmu. Jest to drugi film, pierwszy jeszcze nie był wspomagany przez 1%, który też o świętym bracie Albercie nakręciliście. Tak, należy powiedzieć, że ten 1% przekazywany przez całą rodzinę Radia Maryja, który napotkał na tyle trudności jeszcze minionego rządu, no on rzeczywiście jest wielkim kredytem zaufania przekazanym wobec nas, mówię tutaj o studentach i absolwentach, który ten kredyt zaufania pragniemy niejako spłacić tym wielkim darem dziękczynnym dla całej rodziny Radia Maryja. Ufamy, że to będzie dar godzien, dar symetryczny do okazanej pomocy, gdyż, proszę Państwa, nie da się ukryć. No, ewangelizacji, tej nowej ewangelizacji oczywiście nigdy nie rozpoczyna się od biznesplanu. Natomiast, abyśmy my mogli konkurować z tym nihilizmem, z tym zalewem tej komercyjnej i lewackiej kultury, musimy dać symetryczną odpowiedź, żeby nikt nam nie zarzucił, że jesteśmy słabi pod kątem rzemiosła, słabi pod kątem profesjonalizmu. Tylko dzięki takiemu wsparciu, dzięki tej solidarnej miłości, dzięki tym wielu często wdowiem groszom można było zrobić coś dobrego, ponieważ całe to dzieło jest, jak posłużę się pewną metaforą, jak dłonie. Kiedy mamy luźne ręce i każdy palec jest osobno, nic tymi dłoni nie można zrobić, ale kiedy palce się złączy, dłonie się zbliży do siebie, można je jakby już wnieść do góry ku modlitwie. Tak samo jest z ludźmi. Dopiero wspólny wysiłek pozwala zrobić coś wielkiego. Film jest tylko drobnym przykładem i wierzymy, że Bóg da nam łaskę, ludzie nie przeszkodzą i będziemy mogli korzystać. Także zerwany chłos i do kinoteki. LGBT i zerwany chłos. Dobre